Standing on this mountain, looking over LA at the break of day. Takes my mind back to Georgia many years ago when I was just a babe. Miasto Wrocław, rynek, marka Mercedes-Benz, Gruzja. Za chwilkę rozmowa z Wojciechem Wróblem, konsulem honorowym Gruzji. Zapraszam serdecznie. When I was just a babe, Papa plowed the fields and we'd walk behind in the fresh plowed ground with no shoes. No. W swojej przedmowie wspomniałem o miejscowości Wrocław, wrocławski rynek, marka Mercedes-Benz, Gruzja, ty jako konsul honorowy. Moje pytanie, jak to się stało, że przedsiębiorca Wojciech Wróbel zaczął rozwijać misję dyplomatyczną właśnie jako konsul honorowy Gruzji? No, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie, które jest też często mi zadawane, z tego względu, że pomimo mojego wyglądu i ciemnej karnacji wcale nie mam korzeni gruzińskich, a wydarzyło się to trochę przez przypadek, bo taką propozycję złożył mi kiedyś ambasador Gruzji Ilia Darczaszwili i stwierdziłem, że to jest na tyle interesująca propozycja, że trzeba się w tej roli spróbować. Więc pojechałem do Gruzji. Tam zostałem w niesamowity sposób ugoszczony. Tam właśnie na tym miejscu, w tym miejscu poznałem fantastycznych przyjaciół i można powiedzieć, że zakochałem się od pierwszego wejrzenia i stwierdziłem, że może być to początek bardzo ciekawej przyjaźni i przygody. No właśnie, zakochałeś się od pierwszego wejrzenia. To często już w twoich poprzednich wypowiedziach gdzieś pada. Natomiast jak wspominasz tą swoją pierwszą misję gospodarczą w Gruzji? Czy to był taki impuls na zasadzie emocji, czy jednak jako strateg biznesu dostrzegałeś w tym kraju jakiś potencjał? To jest tak, że przede wszystkim tam faktycznie ten aspekt emocjonalny gra duże znaczenie, bo do Gruzji, jak się przyjeżdża, każdy turysta z Polski czy z innych krajów trafia na gruzińską ziemię, to zauważa, że to jest kraj niezwykle otwarty, przyjazny i zdecydowanie różniący się od krajów na zachodzie Europy czy wszystkich innych tych, do których docelowo wybieramy się, czy często wybieramy się właśnie w takich celach turystycznych, więc jak najbardziej to miało bardzo duże znaczenie dla mnie, że faktycznie to był kraj, który mi się spodobał z takiego emocjonalnego punktu widzenia. On był po prostu bardzo ciekawy, też i z jednej strony trochę inny pod kątem kultury, pod kątem chociażby kuchni, ale z drugiej strony był też bardzo podobny, chociażby z punktu widzenia tej mentalności. Czyli oczywiście, co kraj to obyczaj. Tak, to dokładnie tak, chociaż mamy dużo jako Polacy, my Polacy, mamy dużo wspólnego z Gruzinami pod kątem właśnie takich naszych cech emocjonalnych, tak? Ja to nazywam taką dzikością serca. Natomiast oczywiście tak, ja zauważyłem taki wielki i wysoki potencjał rozwoju Gruzji, państwa gruzińskiego. Tam naprawdę nawet kiedyś tak stwierdziłem, że szczególnie dla nas, dla Polaków, to jest kraj wielkich możliwości, bo przede wszystkim mamy fantastyczne, fenomenalne relacje z Gruzinami. Gruzini uwielbiają Polaków, bardzo często odnoszą się do tych bardzo dobrych polsko-gruzińskich relacji, odnoszą się do 2008 roku, ale też po prostu są niezwykle gościnni i jak my tam przyjeżdżamy, to tą gościnność po prostu bardzo często czujemy, wręcz w taki sposób organoleptyczny na własnej skórze. I to sprawia,
że ten klimat jest od razu taki cieplejszy, milszy, a to z kolei daje nam Polakom pewnego rodzaju handicap, który w przyszłości może być też i podwaliną do różnego rodzaju biznesowych przygód, tak? Biznesowych, może nawet nie przygód, ale sukcesów biznesowych. Mhm. A czy możesz nam zdradzić jakąś taką swoją osobistą anegdotę? Coś, co przeżyłeś osobiście ze swoimi już gruzińskimi przyjaciółmi? Czy mamy jakąś taką płaszczyznę kulturową, my Polacy i Gruzini, na której moglibyśmy wspólnie się też porozumiewać? Może jeszcze też jakaś opowieść z Gruzji, którą gdzieś tam przeżyłeś osobiście? Tych anegdot jest na pewno bardzo dużo, bo można powiedzieć, że co wyjazd do Gruzji, każdy polski turysta wraca z jakąś swoją anegdotą. I to faktycznie jest tak, że tam po prostu na miejscu tak dużo rzeczy się dzieje, tak dużo wspaniałych, fantastycznych przygód, że ciężko wrócić chociażby z jedną. Ale faktycznie Gruzini mają też i swoje anegdoty, bo też chyba wspominałem ci kiedyś o tym, że w ogóle cały Kaukaz jest ciekawy. Gruzini bardzo często lubią też spierać się ze swoimi sąsiadami Ormianami. To różne rzeczy, na przykład o to, kto produkuje lepsze trunki, lepsze alkohole, kto robi lepsze szaszłyki. Natomiast czyli jest element rywalizacji. Tak, jak najbardziej. Natomiast to też jest tak, że jak przyjeżdża turysta na przykład z Polski się pyta, a jak to jest w końcu z tym chrześcijaństwem? Bo wy byliście jednym z pierwszych krajów chrześcijańskich. No i Gruzini wtedy opowiadają, że tak, no, my byliśmy chrześcijanami zaraz po Chrystusie. No zaraz, ale w takim razie co z Ormianami? A nie, oni to byli jeszcze przed. I są różnego rodzaju tego typu właśnie anegdoty, można powiedzieć marzenia, ale za każdym razem naprawdę to jest taki kraj, do którego warto pojechać i przekonać się w taki organoleptyczny sposób, na własnej skórze, jak ciekawą przygodą może być pojechanie, spotkanie się z Gruzinami. To jest bardzo taki przyjazny kraj. To praktycznie się nie zdarza, że jeżeli ktoś podróżuje do Gruzji, po Gruzji, też w taki samodzielny sposób, nie zdarza się to, żeby na przykład nie spotkał Gruzina, który by go nie zaprosił do własnego domu, nie zaoferował jakiegoś posiłku, czy nie zaprosił na gruzińską suprę. Czyli są bardzo gościnni. Dużą ucztę, tak. Tak, to da się zauważyć od samego początku. Faktycznie ta gruzińska gościnność jest słynna na całym świecie. A jeśli chodzi o kulturę biznesową, którą częścią jest marketing? Czy Gruzja ma jakiś taki swój lokalny koloryt? Znaczy, Gruzja ma na pewno potężny potencjał i tego się nie da ukryć, przede wszystkim pod kątem turystyki, ale też i rynku nieruchomościowego. Z tego względu, że to jest kraj, który będzie bardzo dynamicznie się rozwijał w najbliższych latach. Ma przepiękne regiony i winiarskie, czyli można powiedzieć, że taką gruzińską kachetię, Gdzie właśnie ta kraina, ten region słynie z produkcji genialnego wina. To właśnie w Gruzji, jako pierwszym kraju na świecie, wyprodukowano wino, więc to też warto zauważyć. Ale też są i inne piękne rejony. Dla na przykład sympatyków narciarstwa jest genialna oferta świetnych kurortów narciarskich, czyli Gudauri, takie bardzo znane kaukaskie, taki bardzo znany kaukaski ośrodek narciarski właśnie, gdzie można oddać się szusowaniu.
na nartach. To są piękne, niesamowite góry, których szczyty sięgają ponad 5000 metrów nad poziomem morza. To są też takie regiony, można powiedzieć, stepowe czy pustynne, bo po drugiej stronie, na południu Gruzji, też są takie tereny, można powiedzieć, które zupełnie nie przypominają tych z kolei górskich klimatów. No oczywiście Morze Czarne, nie można zapomnieć i o Batumi, która jest teraz miastem partnerskim Wrocławia. Tak, a czy Gruzja według ciebie może się stać jakimś liderem w jakiejś konkretnej wybranej dziedzinie gospodarki? Czy na przykład tutaj turystyka trekkingowa może mieć znaczenie? I czy według ciebie jest to jednak takie spokojne miejsce do robienia interesów, taka spokojna oaza na niespokojnej mapie świata? Znaczy, to prawda, że ten szczególnie dzisiejszy świat jest niespokojny, natomiast tak jak już wcześniej wspomniałem, Gruzja ma olbrzymi potencjał. Jak ktoś nie był, a chciałby pojechać, to można, naprawdę zapewniam go, że będzie tam całkowicie bezpieczny. Ludzie są otwarci i pytałeś się o tą dziedzinę. To ja wracam cały czas do tej turystyki, do tego rynku nieruchomości z prostej przyczyny. Wartości po prostu będą rosły. Jeżeli ktoś teraz, dzisiaj zakupi nieruchomość, to po prostu za parę lat będzie miał zdecydowanie bardziej wartościową, czy kamienicę, czy apartament, czy na przykład jakiś kawałek domu, ziemi i tak dalej. Więc naprawdę warto pomyśleć o inwestycji, a przede wszystkim nawet warto pomyśleć o tym, żeby wybrać się do Gruzji i zobaczyć ten klimat turystyczny, bo Gruzja jest jednym z takich ciekawszych krajów, do którego przyjeżdża dwukrotnie większa liczba turystów niż mieszka tam obywateli gruzińskich. W związku z tym faktycznie Gruzini żyją z tej turystyki i dla nich, co wynika z ich gościnności, to jest rzecz najważniejsza. I dlatego też wcześniej mówimy o tym potencjale. Jeżeli mówimy o marketingu, jeżeli mówimy o tym kolorycie, to na pewno Gruzini to pokazują, ale to jest jeszcze warte dalszego pokazywania, dalszego propagowania, że to jest kraj właśnie pod kątem turystycznym z niezwykłymi, wybitnymi walorami. I to też w ten sposób właśnie jest promowane. Mamy wiele ciekawych filmów. Wystarczy naprawdę wejść na jakąś platformę streamingową, wpisać Gruzja, zobaczyć filmy promocyjne z tego kraju, no, zapierają dech w piersiach i to naprawdę mówię bez kozery, to są niesamowite widoki, to są piękne krajobrazy, a jak się już tam pojedzie na miejsce, to naprawdę zaczyna być ciekawie, dopiero wtedy. Dopiero wtedy. Wojciechu, to moje ostatnie pytanie. Jaki model Mercedesa wybrałbyś na gruzińską przygodę? To jest też ciekawe pytanie. Jeżeli mowa o Gruzji, to tak jak już wcześniej wspominałem, to jest kraj dosyć górzysty, z pięknymi szczytami ośnieżonymi, więc zdecydowanie SUV. Zdecydowanie SUV albo model G-klasy, żebyśmy mogli cieszyć się naprawdę w taki wyjątkowy sposób tymi bezdrożami czy górskimi klimatami. Więc zdecydowanie bym polecał tego rodzaju samochody. Super. Wojciech Wróbel. Tak, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie taka okazja, żeby powtórzyć takie spotkanie. Może tym razem już na gruzińskiej ziemi, więc Konradzie serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. W takim razie kolejne spotkanie robimy w Gruzji. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.